Cześć, witajcie, z tej strony Olek Power i widzimy się w strategicznej środzie. I jest to odcinek do luźnego grania. Jak widzicie po samym tytule, jest to Sins of Galactic Empire. Jest to modyfikacja do Sins of the Solar Empire Rebellion, gry strategicznej wydanej w 2013 roku. Raczej jest to taka w sumie dodatek samodzielny, który nie potrzebuje podstawowej wersji gry, czyli Sins of the Solar Empire z 2008 roku. Nie potrzebuje jej, żeby samodzielnie funkcjonować. Ja powiem wam, że wiecie, kupiłem sobie najpierw ten dodatek i tak patrzę, że pisze, że to jest dodatek do gry, nie? I tak myślę, no dobra, trzeba też kupić tego, podstawkę, i potem jak już kupiłem podstawkę, to przeczytałem, że nie trzeba mieć tego. Nie trzeba mieć... czego nie trzeba mieć? No nie trzeba mieć podstawki, no. I tak, ta gra strasznie wciąga, strasznie. Ja po prostu mówię, a usiądę sobie na 5 minutek i dobuduję tam tylko na jednej planecie jakieś tam z kopalnie albo coś, potem patrzę, godzina minęła, no spoko. Mam tu pozaczynanych parę gier, ta jest najdłuższa właśnie, ta co właśnie mówiłem, że na 5 minut sobie usiądę i tak dalej. Tu mam jeszcze Republikę i Federację, ale Federacja to jest do innej modyfikacji, bo niestety pokazuje nam wszystkie save'y, jakie mamy dla całej gry, nie jako dla oddzielnych modyfikacji. To jest do Star Trek Armada 3, która też się pojawi w ramach luźnego grania. W podstawkę zagrałem raz i więcej nie zagram, nie podoba mi się strasznie, nie potrafię w nią grać i tak dalej. Raczej wiecie, bardziej się utożsamiam z jakimiś tam światami, których znam, mogę coś o nich powiedzieć, niż tak kompletnie nie ogarniać. Gra jest nastawiona na multiplayer. Momencik, zaraz wam zresztą pokażę, nie wiem, tu. Nie będę się logował. Tu, dobra, weźmy sobie do LANa. Nie grałem jeszcze przez multiego, miałem z kolegą zagrać, ale kolega niestety nie wypalił jeszcze. Może dzisiaj wieczorem będzie, ale wątpię. I tak, mamy mapy. Nie ma tu ogólnie fabuły, nie ma w tej grze fabuły. Po prostu musisz podbić wszystkie planety i wygrać, to wszystko. Tu mamy tak, mapy small, gdzie tu macie ilu maksimum playersów może być, starsz, czyli gwiazd, czyli najprawdopodobniej to są słońca, planety, i dla kogo jest to najlepsze, tutaj nieważne. Potem mamy medium maps, tu już mam więcej, deep core, Clone Wars, Clone Wars, Republic, start, różne takie, large map, to są te największe. Tu mamy własne mapy, możemy tworzyć, to jest moje, stworzoną pod grę z moim kolegą. Maksymalna ilość graczy 12, ale będzie tylko dwóch. Słońc mamy 5, więc jest ok. Poczekajcie. Dobra, już jestem. Nie pamiętam, na czym skończyłem, więc po prostu przejdźmy do gry. W tym odcinku powiem wam trochę o strukturze, o co tu chodzi i tak dalej. Weźmy sobie tego save'a. No i tak, ja gram nową Republiką. Mam kolegę też z nowej Republiki. Te poziomy trudności są tak specjalnie, nie, żeby nie było, ale po prostu nie chciałem sobie dawać, bo to była moja pierwsza gra. Nie chciałem sobie tak, żeby było no za trudno dla mnie. I po prostu dałem sobie takie łatwe, nawet mogę teraz podwyższyć. Ta frakcja już nie istnieje, Empire. Imperium już nie istnieje, zostało wybite po prostu. Nie wiem przez kogo nawet. Na pewno nie przez moich sojuszników. Najprawdopodobniej przez któryś wongów. Dobra, start. Admirał Akbar. Nie da się mieć tu Gwiazdy Śmierci, bo nie próbowałem, nie martwcie się, próbowałem, nie, szkoda. Może dodadzą, to jest jeszcze wersja alfa, co prawda, może kiedyś dodadzą wersję, raczej tą, Gwiazdy Śmierci, fajnie by było. Mimo że jak na wersję alfa, to i tak już jest strasznie, jest bardzo mocno rozwinięta, jest super po prostu.
Już nawet jakby nie mieli co robić, to i tak to wystarczy dla większości ludzi. Ogólnie gra jest to tylko gra w kosmosie statkami kosmicznymi, jakbym nie powiedział, bo pewnie nie powiedziałem na samym początku, jak znam życie. Są to tylko statki kosmiczne, podbijamy różne planety, tworzymy na nich, raczej na samych, no a zresztą zobaczycie, wszystko wam pokażę. Dalej, 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 no ładuj się szybciej. Już nie pamiętam, ile ja tu miałem ten. Dawno nie grałem na tym save'ie. Potworzyłem sobie mniejsze, na których już nie mogę się tak skupić jak na tym. Dum, 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 dum. Hello. Żeby tylko jakiś błąd nie wyskoczył, bo się wkurzę. Jest, dobra. No to tak. To jest galaktyka. Niecała jeszcze odkryta. Te czerwone planety to są moje. Też zielone są mojego przyjaciela. Ta tutaj pomarańczowa jest przeciwników. Jedna w... Aj, zamknij się! To jest jedna z... Naprawdę? Czy jakąś flotę wysłałem, czy co? A, no tak. Mam tylko trzy floty. To jest... Statek Venture. To jest moja flota nowo powstała. Dobra. A, bo ja... A, ja już wiem, sobie przypomniałem, po co ja ich wysłałem. Bo oni lecą tu i miałem się rzucić na Nalhuta. Okej. No dobra. To tak. Czy tu da się pauzę? Nie? Nie da się pauzy? Nie wiem, nie? Dobra. No to tak. To jest galaktyka. Normalnie zaczynamy od jednej planety. Ja zaczynałem od Tanab, tak się moja stolica nazywa. Są tu oczywiście planety takie jak z Gwiezdnych Wojen. Czaj, zaraz wam pokażę. To jest na przykład Kashyyyk. To nie. To jest Mandalore. Merkr, to nie wiem co to jest, Obora Sky też nie wiem, Bandomer nie wiem. Nie wygląda jak zwykły Jawin, ale to przecież nie o to chodzi, choć to sam ten, co mam ideę. Jest mapa taka... ja pierdzielę, to jest wkurzające. Jest taka mapa, która jest odwzorowaniem galaktyki z Gwiezdnych Wojen, ale ona niestety w wersji alfa jeszcze nie jest ustabilizowana i nie chce się po prostu wczytać. Dobra, oni niech tu przylecą i będzie ok. No to tak, podstawowa rozgrywka, o co chodzi i tak dalej. Chodzi o to, żeby podbić jak najwięcej planet i zniszczyć przeciwnika. To praktycznie w każdej grze to się... W każdej grze chodzi o mniej więcej o to samo. Tutaj po boku widzicie takie paski, tutaj mnóstwo rzeczy. Tu mamy podział na planety, że na każdej planecie jaka jest flota, czy to nasza, czy przeciwnika, czy kolegi, jaka stacjonuje, wszystkie budynki, jakie mamy, to w pewnym sensie pomaga, bo nie trzeba na przykład lecieć, klikać na planetę, klikać na konstrukcję i kazać jej tam coś wybudować, tylko po prostu sobie tutaj przewijasz i sobie wybierasz. Tu u góry mam aktualnie stworzone trzy floty. Mamy tak, flotę tam, gdzie oni są, tu są, na czym są, Junction, to tu, kurczaki, spodobałem. To tutaj. Jest to chyba moja pierwsza flota, zaraz wam powiem, jeżeli ten statek jest ob... Tak, to jest moja pierwsza flota. Można, jeżeli produkujecie capital shipy, które zaraz wam pokażę o co chodzi, jeżeli produkujecie capital shipy, to one można je nazywać. Tutaj macie. Tego nie nazywałem, przysięgam wam, nie zmieniałem mu nazwy. On po prostu od początku nazywa się Obi-Wan i to jest moja przewodnicząca flota, po prostu. Ja naprawdę go nie nazywałem, naprawdę nie mieszałem nic tutaj. Tutaj możemy dodać punkty do naszej floty.
Weźmy sobie do kolonizacji i do tego jeszcze jedno mam. Okej. To są takie ulepszenia dla całej, raczej ogólnie dla całej floty. Chyba mi się tak wydaje, nie jestem już teraz do końca pewien. Tu mam chyba kolejną flotę. Tak, tu mam swoją drugą flotę. Pod dowództwem statku Revenge. Tego już przezmieniłem. On nie pamiętam, jaką miał podstawową nazwę. Dobra, tutaj też widzę, że ale u nich nie można na razie. I tu jest moja trzecia flota, która właśnie będzie atakowała Nalhuta. Jest najbardziej rozwiniętą flotą ze wszystkich. I jest dowodzona przez statek Venture. I jest tu jeszcze jeden statek, też którego w ogóle nie zmieniałem mu nazwy, nazywa się Akbar. To jest, jak wiecie, admirał wojen, nie wojen klonów, wojtem. Admirał to taki, co był zresztą na obrazku podczas loading screena, który walczył między innymi w bitwie o Endor. Dobra. No to tak, tu mamy, to jest nasza stolica, to było tak, tak, to jest nasza stolica. Budynki. Mamy takie budynki w post, raczej każda frakcja ma takie same budynki, nie ma to czy inne, czy takie. Mamy tu tak, kopalnie Neutronium, jest to przydatne, tutaj jest to chyba, to jest Neutronium, tak, akurat jego mam dużo. I Luminate. To jest trochę gorzej, bo strasznie trudno jest, zazwyczaj mało tych takich kopalni. Ja przynajmniej trafiam na takie planety, na których mam mało asteroid z tym. I tu mamy kredyty. Kredyty zyskujemy za podatki i inne takie gówna. Mamy tak. Frigate Shipyard. To są te podstawowe, gdzie możemy tworzyć mniejsze statki i trochę większe, których nie możemy nazywać. Tu są... To jest Capital Shipyard, w których możemy tworzyć statki, które możemy tam potem nazywać i inne takie. Mamy tak, Majestic Class, to jest akurat Nowa Republika, to ja tu za bardzo nie znam tych statków, ale to na przykład jest statek właśnie ten Akbara, tak można powiedzieć, że on nim latał. I ostatnia jaka jest, ją, o ile dobrze wiem, można tylko zbudować tutaj przy stolicy. Jest to stocznia... Superca Foundry, to jest taka w sumie budowa super ekstra statków kapitału, tych dowodzących. Mamy dwa statki, tutaj mamy Mediatora i Visconta, nie wiem co to za kurde statki są. Szczerze chciałem na nie uzbierać kiedyś, ale strasznie to jest trudne, to trzeba naprawdę mieć duże terytorium podbite. Dużo mieć kredytów i innych rzeczy, bo naprawdę jest mnóstwo do roboty z tym. Zaraz podbijemy planetę i wam pokażę, jak to się tak mniej więcej od podstaw robi, ale jeszcze wam trochę o budynkach. Kliknijmy sobie na tą planetę. To były... dobra. Dotąd wam mówiłem. To jest Military Research Station, która umożliwia nam dodatkowe badania prowadzić w dziale badań, jakieś tam, zresztą zaraz wam też pokażę. Tutaj do Civic, to są cywilne, takie bardziej obronne i inne rzeczy. Tu mamy spaceporty, dzięki którym więcej zarabiamy, jeżeli mamy na kilku planetach, to one podróżują między planetami wymieniając towarami. Tu mamy Orbital Raffinery. Ona wzmaga, jakby to powiedzieć, tak mi się przynajmniej wydaje, że wydajność tych naszych kopalń na asteroidach. I Holo Neutrality Station to są nasze wpływy na różnych planetach. One raczej podnosi je, bo oczywiście przyjazność naszej planety tu jest, nie? To tu akurat mamy 110%, no nie pokażę wam, bo muszę mieć... musicie spojrzeć sobie na ten w prawym dolnym rogu i tam macie Allegiance i to 110% tu akurat mam. Ale są takie planety, gdzie mam, tu mam 90, tu mam 100. Co? Nie, bo się wystraszam, że coś mnie biją. Tu mamy bardziej takie defensywne struktury, które możemy zbudować. Mamy
co to jest? Turbo Laser Platform, czyli Turbo Lasery. Jeszcze nie ma tu wielu odkrytych miny. Tu ogólnie wszystko się skupia na obronie. Nie będę się w to więcej zagłębiał. Dobra. Zaznacz, ja chcę flotę, ja chcę flotę. No chodź tu. I lecicie na Hluta. I dobra. Jak oni będą lecieć, jest to kawałek odcinku. A, i jeszcze jedno. Tutaj widzicie takie okrągłe kółko dookoła planety, to jest kiedy oni wychodzą z nadprzestrzeni. To jest obszar, na jakim toczy się bitwa. Tutaj akurat... O, nie mam skakania w całego, no to się... No właśnie, cholera, już zwaliłem, bo nie lubię, jak oni skaczą tam pojedynczo, dlatego że czasami te słabsze jednostki wychodzą pierwsze i obrywają w dupę mocno na samym wyjściu. Niestety podróż będzie długa. Tutaj Obora Sky. Nie. Nasz przyjaciel też sobie radzi, bo nas dałem mu tego chyba agresora, że taki, wiecie, agresywny jest. O, tutaj na przykład mamy ten. Ja to nazywam Czarne Słońce, bo to jest ten baza piratów, która może nas. Która może wykonać dla nas zlecenia. W tej zakładce mamy czarny market, na którym możemy kupować albo sprzedawać te dwa surowce, czyli Neurotinium i Luminite. Możemy tutaj też oferować im, jak ile to ma kosztować, przydaje się naprawdę. Zazwyczaj jest tak, że jak chcesz kupić, to kosztuje to dużo, a sprzedajesz za bardzo tanio. Tu zresztą możecie śledzić, co jest jak bardzo potrzebne. Ja zazwyczaj sprzedaję mnóstwo tego Neurotinium, bo mam go zazwyczaj w nadmiarze, a potem kupuję Luminate, bo bardzo się przydają. I tutaj mamy zakładkę Piraci. Piraci, których możemy wyznaczać nagrody za czyjeś głowy. Aktualnie jest poszukiwany on. Ta już nie żyje. Frakcja ta chyba też, już mi się wydaje. Mam nadzieję. Jak to dochodzi do końca, to oni wtedy wyruszają na łowy. I to jest strasznie wkurzające, bo jak przelatują ci przez twoją planetę, akurat przez mojego kolegi planetę będą przelatywać, i raczej sojusznika, i przez dwie moje, jak tu podążali. I to było wkurzające, bo oni atakowali wszystkie moje konstrukcje. Niestety, no to ja też zacząłem ich atakować i na szczęście oni mnie nie bili za bardzo. Zaraz dotrzemy na tą planetę. Jej, dotarliśmy. Jest dobrze. Wysłać wszystkie statki, jakie tylko. Najpierw trzeba zdjąć... Wow. Najpierw trzeba zdjąć, no... te. Które to? Trochę laguje, ale to... Najpierw trzeba zdjąć te, bo one bombardują nas tymi rakietami. Targeting at maximum firepower. Oczywiście można sobie pod jakim tam kątem się chce na to patrzeć. No z taką flotą to strasznie... No zobaczcie, no przecież to jest mała rzeźnia, a teraz po prostu tu się nie ma. Na początku to ja strasznie głupio robiłem, bo chciałem tam konkretne statki, na przykład jak zrobiłem sobie save'a z Republiką, to chciałem mieć konkretne statki, czyli tam statki Jedi, takie, które mi dawały, i tylko na nie czekałem. Chciałem, żeby tam była jakaś flota wyglądała, a to nie o to chodzi. Tu trzeba robić na początku jeden statek dowodzenia i parę takich małych stateczków, które pomogą ci zdobyć pierwsze planety. A potem to już wszystko zaczyna nabierać pędu i jest o wiele łatwiej. Nie wiem, wy zaatakujcie go może. Myśliwców też mamy dużo, aż 57 tych 57 no nie dowództw, tylko eskadr. No, strzelaj w gówno. O, widzicie, on te rakiety ma. Są wkurzające strasznie. Wy zaatakujcie go i zaraz będziemy mieli tą planetę pod naszym władaniem. Są też planety skolonizowane, takie, które
fleet is under attack. U nie, no co ty. No, trochę myśliwców potracimy, to jest... I co? Koniec. Dobra, wróćmy. Który tu może kolonizować? Ty możesz. Dobra, to wyślijmy naszego statka. Niech skolonizuje. Czy potrzebujemy jakieś badania? Nie, nie potrzebujemy. Więc tak, on skolonizuje naszą planetę. A my w tym czasie popatrzymy. Tak, ci dwaj już są wybici w naszych negocjacjach. Dobrze, czyli została tylko jedna frakcja. Aha, zaraz będzie rajd na nich. No i znowu będą przelatywać przez moją planetę. O cholera. Odsunąłem floty na ten. Tu nie odsunąłem. Odsuńmy ich, bo naprawdę oni jak przylatują, to są bezwzględni. Ja nie chcę za dużej ilości statków stracić. No, i mamy naszą kolonię. Od razu z jednym tym. I mamy zazwyczaj jeden statek, po chwili się respi drugi. Dobra, zbuduj wszystkie. Ten. I tak, na planecie możemy sobie... mamy taki develop planet. Tu możemy tak... budujemy infrastrukturę, różne logistic capacity, nie pamiętam co to znaczy po angielsku, tactical, to są jakieś tam... Aha, to są chyba takie bardziej cywilne, a to są jakieś tam... taktyczne biura, czy coś w tym stylu, nie wiem, w armia i takie inne. Tu mamy jakieś porządkowe. Explore planet. O, to jest bardzo ważne, bo można znaleźć jakieś artefakty. O, no zajmij się, że, czyli już przelatują przez moją? Co to jest? O, fuck. Nie! Nie! Nie, 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 nie! Co to było? Co to kurde było? Nie, bez jaj, co to było? Jak mi wypowiedzieliście wojnę, to nie żyjecie. Nie, bez jaj, co to było? Nie mogę nawet myśliwców wyzwać. Structure complete. Co to kurwa było? Coming about. Nie no, bez jaj, co to było? To była, że ten, burza jakaś, ale po raz pierwszy z takim czymś się spotkałem. A friendly fleet has arrived. Co za gówno pierdzielone. No i dobra. Budujecie takie oto tu rzeczy. Zawsze zaczynajcie od kopalń, bardzo się ten przydaje. Chyba, że macie ich aktualnie dużo, to zaczynajcie od czegoś innego, co wam się przyda. Dobra, on to zbuduje, a ja wam w tym czasie nie, to relationship, tu są badania. Mamy tak, parę zakładek, na co się dzielą. Tu mamy militarne, czyli tam do naszych statków, obronne i inne. Dobra. Tutaj zaraz sobie chyba weźmiemy... No. Tych, żeby nam trochę na tego, na mediatora bardziej, żeby można było go wyprodukować. Tu mamy jakieś weaponary, różne blastery i tak dalej. Obronne, tutaj akurat najmniej w to szedłem, bardziej szedłem na atak. Cywilne, bardzo się przydaje, bo można sobie wydajność kopalń zwiększyć. No. Co to jest? Stolen Plans. To też możemy pójść na dwa jakieś takie. To też możemy wziąć. Tutaj jest do podbijania planet. Bo niektóre planety mają specyficzne, jakby to powiedzieć, nie wiem, teren, który trudno jest podbić. I na przykład tutaj jest Shielded Arcology Type 2. To trzeba mieć do niektórych planet, żeby podbić. I inne takie. Tu mamy do dyplomacji, tutaj w ogóle w to nie szedłem.
tak w ogóle nic nie kupowałem. Fleet Logistics to jest bardzo przydatne, raczej to nie jest przydatne, to trzeba robić, bo to zwiększa nasz limit floty. Tu mamy limit floty. Aktualnie mam 800, gdzie maksymalny jest 2000, tak, 2000. To już wtedy można mieć naprawdę dużą flotę. I mamy artefakty. Artefakty mam tylko jeden kinetic i coś tam. To nam jakieś tak raczej daje nam jakieś ulepszenia do różnych, zależy od artefaktu, albo to do statków, albo to do planet, albo do czegoś innego. I te artefakty zdobywa się podczas eksplorowania planet. Je można chyba 3 razy eksplorować każdą planetę, tak mi się przynajmniej wydaje. I masz zeksploruj planetę. Nie wiem, to co ja zazwyczaj robię teraz już, tak po paru tych, tak po 4 już prawie godzinach grania, to zawsze buduję spaceport i potem już to co daję. Zawsze na początku spaceport buduję, bo daje mi to trochę więcej kasy. I jeszcze oczywiście wieżyczki ochronne na tych drogach z różnych innych części galaktyki, które nie są pod moją kontrolą. Wiem, że potem jak już przejmuję tamte planety, to się nie przydaje, ale jeżeli nagle by miał nastąpić atak na jakąś z twoich planet, mieliby ją przejąć przeciwnicy, to naprawdę warto mieć w razie W taką ochronę. I jeszcze jedna taka ważna rzecz. Na początku gry macie do dostępu 2 statki badawcze, takie skauty, nie? Takich zwiadowców, którzy się przydają. Czekajcie, czy ja mam tu jakiegoś zwiadowca, jak nie, to zaraz zrobię. Nie, raczej nie mam, bo mi wszyscy poginęli. To są akurat, tak wygląda, zawsze są ci pierwsi tutaj w kolejce. No, weźmiemy go i każemy mu podróżować tu na razie i potem... Oni są bardzo ważni, dlatego że widzicie te planety, które nie mają znaczek, ale mam je odkryte. Oni podczas tego, jakie wysyłacie na skauta, to oni lecą i odkrywają te planety. Nie dość, że ci pokazują, ile masz tam asteroid, jakie masz tam asteroidy do produkcji czego i ile ich jest, ale także jaka flota tam stacjonuje. I to ci się potem przydaje w ataku przyszłym, dlatego że jeżeli ja na początku w ogóle nie wysyłałem skautów i rzucałem się na pierwszą lepszą planetę, a tam była armia 2 razy większa ode mnie, to mówię wam, naprawdę nie polecam takiego czegoś, bo to było głupie i bezsensowne. I po prostu ginęła cała armia moja, raczej cała moja flota szybko i musiałem wszystko od nowa i potem już mi się nudziła i mówiła, głupia gra i takie inne. Dobra, on tu to robi, to już zbudował? Nie, jeszcze nie. Może jestem trochę zbyt, jakby to powiedzieć, taki dokładny, w sensie, że... No, nic nie znalazł, ale spróbuję. No, tu akurat 2 razy, to zależy od jakiej ten... Tu możemy też, tutaj jest takie coś, tu jeszcze jakieś tym fully upgraded, to różne dla każdej planety, tu zależy od planet, nam się pokazuje, co możemy ile wybudować. I tu możemy jeszcze przenieść stolicę. Ja nie przenoszę stolicy, mimo żebym przeniósł ją na Yavin może. Ale nie, w sumie jest dobrze, bo ta stolica jest mniej więcej tak w środku. I jest tak w pewnym sensie, nie będzie atakowana przez jakieś tam floty. Co zauważyłem też śmiesznego, że mój sojusznik rusza mniej więcej, robił to samo co ja, jakby kopiował moje ruchy, bo ja na początku zdobyłem tam 3 planety, on tak samo. Potem ja miałem zastój, nie rozwijałem te planety na maksa maksowałem. I potem on tak sam, i on też się nic nie rusza, nie wiem co on tam robił, ale nic nie robił. Potem jak ja już zacząłem tak bardziej planetę po planecie, że zrobiło się takie coś, to on też i nawet mnie teraz wyprzedził już. Nie wiem czy to jest takie związane bardziej z moimi ruchami, czy po prostu one tak mają zakodowane, nie mam pojęcia.
Co ja, wiecie, co bym zrobił takiego śmiesznego, to bym rzucił się na piratów. Oni mają akurat dobrą ochronę, bo mają 19 turbolaserowych działek, 16 koreliańskich transportowców, maruderów, 10 maruderów i 18 dregnautów. I kiedyś to mój... nie wiem, czy to coś nam da, jakbym to zaatakował, nie wiem, nie wiem naprawdę. Ale dobra, odcinek i tak jest długi, a ja... takie na pierwszy z luźnego grania to może być z tej serii. Te luźne granie będzie bardziej o Sins of the Solar Empire i będą do tego różne modyfikacje. Po dwa odcinki do modyfikacji będą. Ten odcinek jest solo, następny odcinek będzie z moim kolegą, tak przynajmniej się staram, żeby był. I nie nagram drugiego odcinka akurat z tej modyfikacji, dopóki on się nie ogarnie i nie zacznie ze mną grać. Czekajcie, bo tutaj się fajne. O, widzicie, tu takie też jakby robaczki takie po planecie chodziły, nie? A to są te z takim stateczki malutkie. I dopóki się nie ogarnie, to będę tam, nie wiem, Star Trek Armadę 3 wam wrzucę, też bardzo fajna modyfikacja, albo Star Trek Sacrifice of the Angel, coś takiego jest, mi się wydaje, że tak się ta gra nazywa. I jeszcze czekam na jedną ze Star Warsów, która ma wyjść teraz w... Ogólnie ze Star Warsów do tej modyfikacji jest dużo, ale większość jeszcze nie wyszła i nie ma dat podanych, kiedy mają wyjść, a jedna ma datę wypuszczenia teraz na lipiec, więc ją też nagram i zapowiada się obiecująco. Ta akurat mi się podoba pod tym względem, że są też te stare, bo te stare, wiecie... takie coś jak Republika, to jest Wojen Klonów, separatyści i tak dalej, bo brakuje tego. Brakuje tego, zazwyczaj stawiają bardziej na rebelię i imperium. Nie wiem czemu, no naprawdę, mi się strasznie podoba ten, strasznie mi się podoba. Czemu to jest odkryte nagle wszystko? What? Wow! Ile statków? Nie wiem czemu, to jest chyba jakieś... Nie mam pojęcia czemu. Tu jest w ogóle jakaś ochrona, czy coś? Jest. A, bo to też ten Holonet, o ile tak mi się przynajmniej wydaje, teraz wywnioskowałem, że on nam odkrywa pobliskie planety, chyba tak to jest. O, bo spity, ja bym tą planetę chciał przejąć. I zaraz to zrobię. Zaraz to zrobię. Ja lubię przejmować te planety, które są takie, wiecie, mają jakieś takie nazwy sensowne, takie, wiecie. Coming about. Solsiemi, Oseon 4, Osus, szkoda, że nie Asus. Dobra, to. Dobra, tu nic więcej nie ma. On tu leci na skauta, ale poleć w tą stronę, nie? Command received. Boże, systems online. Doesn't matter. Dobra, ja wam dziękuję za odcinek. Widzimy się w kolejnym, który już powinien być z moim kolegą i razem będziemy jakoś tam się starać, będziemy walczyć przeciwko sobie, oczywiście jak pomogę mu ogarnąć tą grę. Ready. Bo on jeszcze nie ogarnia tej gry, on nie wiem, czy ją zainstalował, pożyczyłem mu. Będziemy grać na lanie, bo on będzie miał kopię mojej, więc tam... Więc będzie śmiesznie. No pewnie, per. Fajny ten statek jest, fajny. No i tak skaczą w nadprzestrzeń i... Tak to mniej więcej wygląda. One takie się robią przezroczyste. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy takie ma być specjalne. Ale cóż. Dziękuję wam za odcinek. Moja flota podąża właśnie na podbicie kolejnej planety i mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej takich filmików, więc dziękuję wam jeszcze raz i trzymajcie się. Hejos!